Chciałem powiedzieć o metodach cytometrycznych, które wykorzystujemy w badaniach cytofizjologii komórki. I podstawową metodą wykorzystywaną w naszych badaniach jest laserowa cytometria skaningowa. Tutaj widzimy typowe stanowisko laserowego cytometru skaningowego. Znajduje się w nim układ laserów oraz detektorów fluorescencji, mikroskop, który skupia światło laserów na badanej próbce. Mikroskop jest wyposażony w ruchomy stolik. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia to przesuwanie badanej próbki pod światłem lasera. W związku z tym układ optyczny pozostaje nieporuszony. I trzecim układem jest układ analizujący i zbierający dane, czyli komputer. Laserowy cytometr skaningowy wyposażony jest w lasery. Może być to laser argonowy, także laser helowoneonowy. Światło lasera poprzez układ luster i soczewek odchylających trafia na preparat. Preparat jest umieszczony na stoliku ruchomym, jak już mówiłem, i stolik ten przesuwa badany preparat pod światłem lasera. Wzbudzona fluorescencja trafia z powrotem przez zestaw obiektywów soczewek i luster albo na kamerę i możemy uzyskać obraz komórek, które rejestrujemy, albo też trafia poprzez lustra dichroiczne na zestaw filtrów, które wychwytują fluorescencję o danej długości fali świetlnej. I w naszym przypadku laserowy cytometr skaningowy wyposażony jest w filtr do zbierania fluorescencji zielonej oraz pomarańczowej. Komórki, które zostały wybarwione, sczytujemy w laserowym cytometrze skaningowym, uzyskujemy dane wejściowe. I teraz dane te mogą być wskazane z protokołu danych i układ CompuSort odnajduje je na tym szkiełku i uzyskujemy możliwość zarejestrowania ich wyglądu. Możemy też komórki z podglądu wskazać i układ CompuSort odczytuje ich parametry i trafiają one do protokołu danych. I następnie generowany jest raport danych. W normalnym mikroskopie mamy do czynienia z takim obrazem komórki. W laserowym cytometrze skaningowym komórka jest widziana jako jądro wyłącznie. I laserowy cytometr skaningowy widzi tylko ten świecenie fluorescencję związaną z jądrem komórkowym, z DNA. Na podstawie tego wyznacza tak zwany threshold kontur, którego intensywność ustawiamy. Różnie, to jest różna przy różnych liniach komórkowych. Następnie na zewnątrz takiej linii, ponieważ nie całe jądro jest wypełnione DNA, na zewnątrz takiego obszaru progowego, tego threshold contour, wyznaczamy obszar jądrowy. To jest zazwyczaj około 1 do 2 pikseli poza obszarem progowym. Następnie zaznaczamy na zewnątrz tego obszaru obszar cytoplazmatyczny, który LSC, laserowy cytometr skaningowy, będzie traktował jako obszar do zbierania danych z cytoplazmy, oraz wyznaczamy jeszcze jeden kontur tła, z którego wartość fluorescencji będzie odejmowana automatycznie od wartości uzyskanych z obszaru jądrowego i cytoplazmatycznego. Jak widzimy, jest w przypadku fluorescencji z obszaru cytoplazmatycznego, jest to szczególnie w przypadku komórek rozgałęzionych, jest pewne zaniżenie wartości fluorescencji. Natomiast w przypadku obszaru jądrowego mamy do czynienia z pewnym zwiększeniem wartości fluorescencji, dlatego nie możemy mówić o fluorescencji jądrowej. Tutaj widzimy przekroje wykonane przy pomocy mikroskopu konfokalnego tej komórki i widzimy, że pod warstwą jądra znajduje się też pewna cienka warstwa cytoplazmy, w której też mamy do czynienia z fluorescencją. I bardzo ważnym jest potwierdzić później na mikroskopie konfokalnym, czy fluorescencja obszaru jądrowego dotyczy faktycznie jądra komórkowego, tak jak mamy do czynienia w tym przypadku. I tutaj widzimy przekrój przez środek komórki, widzimy zarys jądra i widzimy, że badane przez nas białko znajduje się też w obszarze jądrowym, w obszarze jądra komórki. Na tym zdjęciu, na tym slajdzie widzimy przykładowy obraz kontrolny komórek, cytogram kontrolny komórek Colo 205. Są to komórki gruczola koraka okrężnicy i zaznaczone tutaj na żółto jest chmura odpowiadająca pełnemu cyklowi komórkowemu od fazy G1 przez fazę syntezy DNA do fazy podziału komórki i tuż przed podziałem komórki. Tutaj widzimy zaznaczone te fazy kolorami. Fazy te wyznaczane są na podstawie zawartości DNA w komórce. Faza G1 w komórce posiada 2 n DNA. W przypadku fazy S, czyli syntezy, mamy do czynienia ze zwiększaniem się tego, aż do podwojenia ilości DNA do 4n w fazie G2 i później w mitozie. Ten obszar komórek, które tutaj widzimy poza zaznaczonym obszarem cyklu komórkowego, są to obiekty, które powstały w wyniku nałożenia się fluorescencji dwóch jąder komórkowych położonych blisko siebie albo większej ilości tych jąder. I ten obszar niestety jest odcinany później z obszaru, z którego dokonujemy pomiary. Tutaj widzimy histogram DNA, zawartości DNA w komórkach. Widzimy, że większość komórek jest w fazie G1, pewna ich ilość w fazie S, syntezy DNA, i tuż przed podziałem, w czasie podziału, też mamy do czynienia z pewną ilością komórek. Widać, że ilość komórek apoptotycznych jest w konturze kontrolnej stosunkowo niewielka. Tutaj z kolei mamy do czynienia z komórkami traktowanymi nimesulidem. Jest to jeden z leków, który wywołuje apoptozę w komórkach nowotworowych, szczególnie w komórkach nowotworowych jelit. I widzimy, zmienił się obraz tej chmury. Tutaj widzimy po nałożeniu znowu wybrane fazy cyklu komórkowego i histogram, i na tym histogramie widać bardzo wyraźny wzrost ilości komórek w komórek apoptotycznych przy zmniejszeniu się ilości komórek w fazach, szczególnie syntezy i tuż przed podziałem i podziału. Tutaj widzimy komórki relokowane z obszaru sub-G1, z obszaru komórek apoptotycznych. Jest to unikatowa cecha laserowego cytometru skaningowego, która pozwala nam na odnalezienie, wskazanie komórek z obszaru sub-G1, z obszaru apoptotycznego, czy każdego innego, komórek o interesujących dla nas cechach biochemicznych, zrelokowanie ich na szkiełku i umożliwia nam to porównanie ich morfologii z funkcjami, z właściwościami biochemicznymi. W przypadku laserowej cytometrii skaningowej podstawowymi parametrami badanymi przez nas jest zintegrowana fluorescencja, i to zarówno w obszarze jądrowym, i w obszarze cytoplazmatycznym. Jest to coś, co wyróżnia tę metodę pomiarową, odróżnia ją od pomiarów wykonywanych przy użyciu cytometrów przepływowych, gdzie nie mamy możliwości różnicowania właśnie tych obszarów, oraz tak zwany maksymalny piksel. Maksymalny piksel jest miarą agregacji badanego czynnika w komórce i też jest, pomiar maksymalnego piksela jest też możliwy wyłącznie przy użyciu laserowej cytometrii skaningowej. Zintegrowana fluorescencja jest to ilość czy wartość średniej fluorescencji we wszystkich zliczonych pikselach w komórce pomnożona przez ilość tych pikseli i mówi nam ona o zawartości całkowitej badanego czynnika w komórce, czy badanego białka, czy też DNA, czy każdego innego wybarwionego czynnika. W przypadku maksymalnego piksela mamy informację o ilości pikseli w takiej komórce, które świecą maksymalną wartością, oraz tą maksymalną wartość uzyskujemy. I tak jak już mówiłem, pomiar zintegrowanej fluorescencji dotyczy zawartości badanego czynnika, a pomiar maksymalny piksel jest miarą agregacji białka czy agregacji DNA. Także można by powiedzieć, że jest miarą jego aktywności w komórce. Jeżeli chodzi o dynamikę, zmiany dynamiczne w komórce, mamy możliwość pokazania przemieszczeń białek, na przykład w tym przypadku białka proapoptotycznego Bax, z obszaru cytoplazmatycznego do obszaru jądrowego. Komórki z kultury kontrolnej, czy histogram zawartości Bax w komórkach kontrolnych jest zaznaczony na linią czarną i mamy tutaj w obszarze jądrowym i w obszarze cytoplazmatycznym. Na tym oknie widzimy stosunek zawartości białka Bax w obszarze jądrowym do cytoplazmatycznym. Po traktowaniu TGF-beta1 widzimy, że zwiększa się wyraźnie zawartość białka Bax w obszarze jądrowym, zmniejsza się w obszarze cytoplazmatycznym i widzimy, że ulega przesunięciu histogram w prawo, białko to przemieszcza się do obszaru jądrowego. W naszych badaniach skupiamy się także nad wpływem czynników modyfikujących przemieszczenia czy relokację białek zaangażowanych w proces apoptozy. I takimi dwoma czynnikami, którymi tutaj widzimy przedstawionymi, są TGF-beta1, jest to cytokina, która indukuje proces apoptozy, oraz prolaktyna, hormon, który zahamowuje proces apoptozy. W tym przypadku mamy do czynienia z komórkami linii HC11, są to komórki mysiego gruczołu mlekowego. I widzimy w przypadku TGF-beta1 dochodzi do zwiększenia ilości komórek o podwyższonej agregacji białka Bax, o zwiększonej jego aktywności. Natomiast w przypadku działania prolaktyną widzimy bardzo gwałtowne zmniejszenie ilości tych komórek, których białko Bax wykazuje podwyższoną aktywność. Jeżeli chodzi o pomiary apoptozy, które są głównym moim zakresem badań, badamy je głównie na podstawie obszaru sub-G1. Jest to ten obszar wyznaczany z histogramu, z cytogramu komórek zliczonych przy pomocy laserowego cytometru skaningowego. Dane te następnie są weryfikowane przy pomocy relokacji tych komórek i potwierdzane. Natomiast można też zastosować laserową cytometrię skaningową do wykonania testów aneksynowych oraz testu na wbudowanie BRD-UTP. Tutaj widzimy przykład właśnie traktowania komórek różnymi stężeniami nimesulidu i widzimy, że przy różnych stężeniach nimesulidu różny jest procent komórek w obszarze sub-G1, komórek apoptotycznych. Następnie tu widzimy komórki relokowane z obszaru sub-G1 i komórki o wyraźnych cechach apoptozy, takich jak agregacja chromatyny, zmiana kształtu jądra w tych komórkach, czy wręcz fragmentacja tych komórek już i tworzenie ciałek apoptotycznych. W przypadku testu aneksynowego mamy możliwość różnicowania wczesnej i późnej fazy apoptozy na podstawie cech właśnie fluorescencyjnych komórek zczytanych. Bierzemy pod uwagę dwie wartości. Wartość świecenia fluorescyjny, która jest sprzężona z aneksyną 5, oraz wartość świecenia jodku propydyny, który wybarwia DNA. Aneksyna 5 wiąże się specyficznie z fosfatydyloseryną. Jest to związek, który ulega ekspresji na powierzchni błony komórkowej wyłącznie w czasie procesu apoptozy. W komórkach zdrowych jest on ukryty na wewnętrznej blaszce błony komórkowej. W przypadku komórek apoptotycznych we wczesnej fazie, tak jak tu widzimy, mamy do czynienia z zieloną fluorescencją wyraźną. Natomiast jodek propydyny ma tą właściwość, że nie wnika przez całą nieuszkodzoną błonę komórkową. I na późniejszych stadiach apoptozy, kiedy dochodzi do uszkodzenia błony komórkowej, mamy obraz wnikania jodku propydyny do wnętrza komórki, czy wreszcie w bardzo późnych już fazach apoptozy, kiedy w całej tej komórce pojawia się jodek propydyny. I na tej podstawie możemy różnicować wczesną, pośrednią i późną fazę apoptozy. W przypadku testu na wbudowanie BRD-UTP, BRD-UTP wiąże się z tak zwanymi miejscami uszkodzeń dwuniciowego DNA, tak zwanymi strand breaks, i sprzężone jest ono z fluorescyjną i znowu mamy do czynienia z pojawieniem się grupy komórek o zwiększonym świeceniu zielonym w stosunku do komórek zdrowych i znowu z tego obszaru relokowane komórki wykazują cechy apoptozy. Na czerwono wybarwione jest jądro komórkowe. Innym kierunkiem badań, przy których pomocna jest laserowa cytometria skaningowa, jest badanie subpopulacji komórkowych, badanie kinetyki reakcji na komórkach żyjących oraz analiza skrawków tkanek. Znowu są to unikatowe cechy laserowego cytometru skaningowego, ponieważ nie ma możliwości w tej chwili przepuszczenia czy zrobienia analizy populacji tkankowych czy zmapowania tkanki inną metodą. i nie ma też możliwości badania kinetyki reakcji zachodzących w komórce w przypadku cytometru przepływowego. Jeżeli chodzi o badanie subpopulacji komórkowych, takim dobrym przykładem jest zróżnicowanie subpopulacji krwinek białych i widzimy na podstawie zawartości DNA oraz agregacji DNA możemy wyróżnić komórki o dużej ilości DNA, ale stosunkowo mało zagregowanym jądrze, do których należą granulocyty, komórki o niewielkim jądrze, ale bardzo zagregowanym, do których należą limfocyty i grupę komórek pośrednich, do jakich należą monocyty. W badaniach kinetyki reakcji posłużyliśmy się kinetyką powstawania wolnych rodników w komórkach, w mioblastach szczurzych i z wybranego przez nas obszaru, tutaj są te komórki, dokonaliśmy sczytania w odstępach minutowych tego samego obszaru, tych samych komórek i widzimy powstałą chmurę wyników, można by powiedzieć. Wybrane z tego 4 komórki z tego obszaru wykazują bardzo różną, jak tu widzimy, aktywność, bardzo różną dynamikę powstawania wolnych rodników. Są komórki reagujące szybko, gwałtownie i produkujące dużą ilość wolnych rodników. Są komórki, które reagują powoli, ale też w końcowej fazie produkują dużą ilość wolnych rodników. I są komórki niewrażliwe na stymulację, które nie produkują praktycznie w ogóle wolnych rodników. I co nam umożliwia jeszcze laserowy cytometr skaningowy, to jest porównanie parametrów uzyskanych z pomiaru, porównanie komórki, odnalezienie jej, zobaczenie, jakimi ona parametrami morfologicznymi się charakteryzuje, znalezienie, jakie są cechy biochemiczne tej komórki, jaka jest szybkość powstawania reakcji, jaka jest szybkość zachodzenia reakcji w danej komórce. W przypadku badań nad skrawkami tkankowymi mamy możliwość unikalną dosyć zrobienia bardzo dokładnej mapy danej tkanki, czy jak w przypadku, tutaj jest skrawek skórki świnki miniaturowej, zaznaczone są komórki z dużą ilością BCL2, jest to białko, które chroni komórki przed apoptozą. Widzimy, że lokalizuje się ono w warstwie podstawowej, najniższej tego bioptatu i z obszaru tego wykonano zdjęcie i znowu widzimy tą grupę komórek w przypadku typowego mikroskopu fluorescencyjnego. Są to komórki z warstwy rozrodczej po prostu. Pomiary skrawków tkankowych mają też bardzo duże znaczenie w przypadku badań nad nowotworami, ponieważ umożliwiają nam zmapowanie ogniska nowotworowego oraz trwają w tej chwili próby znalezienia czynników odpowiedzialnych za przeżywanie nowotworu. W przypadku chemioterapii, radioterapii, czynników biochemicznych, markerów powodzenia tej terapii. I tak jak widzimy tutaj, wyznakowane zostało znowu białko antyapoptotyczne, które zlokalizowane jest w obrębie komórki o podwyższonej ilości białka BCL2. Znajdują się w postaci guza litego dosyć. Tutaj akurat są 2 skrawki z różnych warstw tego nowotworu. Wokół znajduje się zdrowa tkanka, ale też wokół możemy wyznaczyć komórki, które charakteryzują się dużą agregacją DNA przy niewielkiej zawartości BCL2 są to komórki nacieku zapalnego. Głównymi zaletami laserowego cytometru skaningowego jest to, że możemy analizować komórki rosnące na podłożu. W przypadku cytometru przepływowego konieczne jest ich odklejenie od podłoża, co jest dodatkowym stresem, czasami wystarczającym do zainicjowania procesu apoptozy. Laserowa cytometria skaningowa umożliwia nam badanie różnych parametrów w tej komórce, różnicowanie pomiędzy obszarem jądrowym, obszarem cytoplazmatycznym, badanie przemieszczeń białek między tymi obszarami, badanie agregacji tych białek i zarówno mamy możliwość zbadania tych parametrów w pojedynczej komórce, jak i w całej populacji. Także możemy przedstawić daną komórkę na tle całej populacji komórek. W przypadku badań nad kinetyką reakcji mamy możliwość porównania morfologii komórki danej z jej kinetyką. Mamy też możliwość utrwalenia tego preparatu, wybarwienia go innymi markerami i porównania kinetyki zachodzących reakcji z ilością białka na przykład badanego w tej komórce, czy z jej cechami dotyczącymi jądra komórkowego, czy też z faktem, w jakiej fazie wzrostu cyklu komórkowego jest interesujący nas obiekt. Laserowy cytometr skaningowy umożliwia też badanie skrawków tkankowych, umożliwia porównywanie, mapowanie przede wszystkim tego skrawku, określanie, czy komórki, tak jak w przypadku skrawków nowotworowych, czy komórki, które wykazują się typowymi cechami nowotworu, na przykład można zastosować tutaj markery nowotworowe, czy lokalizują się one w obrębie guza, czy też są one rozsiane. Możemy badać parametry biochemiczne takiego nowotworu, próbując określić jego, czy skuteczna będzie jego terapia, czy też będzie to nowotwór oporny na terapię, tak jak w przypadku badania markerów, w przypadku badania białek pro- i antyapoptotycznych. Wreszcie laserowy cytometr skaningowy umożliwia nam wielokrotny pomiar tej samej komórki, przez to, że umieszczone są one na szkiełku. Przy pomiarze sczytywany jest ich też pozycja na tym szkiełku. Możemy to szkiełko, te komórki odbarwić, wybarwić je na nowo innymi markerami i porównać je, dokonać wielokrotnego pomiaru. Możemy też wybarwić je inną metodą zupełnie, na przykład metodami typowo histologicznymi, barwieniami. Kazać odnaleźć tą komórkę układowi CompuSort i znowu porównać jej parametry już niefluorescencyjne, barwienie niefluorescencyjne. Jeżeli chodzi o praktyczne zastosowania pomiarów na LSC wykonywanych u nas, mamy w tej chwili współpracę z Centrum Onkologii, gdzie szukamy markerów prognostycznych dla terapii nowotworowej i badamy to zarówno w nowotworach głowy i szyi człowieka, gdzie pobierane są po prostu biopsje przyżyciowo i określamy zawartość białek proapoptotycznych, jak i antyapoptotycznych oraz białek adhezyjnych, które warunkują przerzutowość nowotworów w takim bioptacie przed terapią, przed radioterapią, czy też przed chemioterapią. Następnie po chemioterapii, jeżeli dojdzie do wznowy albo jeżeli nie dojdzie do pełnego wycofania się czy pełnego wyzdrowienia pacjenta, też pobieramy te nowotwory i też badamy te czynniki. Natomiast wydaje się, że nie tyle wartości ekspresji poszczególnych białek, ile właśnie stosunek tych białek proapoptotycznych do antyapoptotycznych jest tutaj czynnikiem prognostycznym. Znajdujemy się w laboratorium cytometrycznym przy laserowym cytometrze skaningowym. W tym pudle mieszczą się lasery oraz układ detektorów fluorescencji oraz układ sterujący lustrem skanującym. Tu mamy mikroskop z ruchomym stolikiem. Te odgłosy to właśnie jest, słychać pracę silników krokowych przesuwających ten stolik pod światłem lasera ogniskowanym przez obiektywy. Dane zebrane przez ten układ trafiają do komputera. W tej chwili wykonywany jest pomiar trzustki kurzej w kierunku wyznaczenia cyklu komórkowego, procentu komórek na danych stadiach cyklu komórkowego oraz wyznaczenia procentu komórek apoptotycznych. W tej chwili to, co mogę pokazać tutaj, jest to proces zbierania danych, które później dopiero po przeanalizowaniu i po obrobieniu staną się wynikami. Na tych oknach widzimy powstawanie mapy tkanki. Każda jedna taka kropka przedstawia jeden obiekt, czyli w tym przypadku jest to obiekt, w tym przypadku już możemy mówić o pojedynczej komórce. Dane, tutaj widzimy powstającą chmurę, z której z tego obszaru, wyniki z tego obszaru są to wyniki z całego cyklu komórkowego. począwszy od fazy G1 przez syntezę do fazy G2M, czyli tuż przed podziałem i podziału mitotycznego. Natomiast to wszystko tutaj, jest to niestety duży problem w przypadku pomiarów skrawków tkankowych. Mamy do czynienia z dużą ilością jąder położonych bardzo blisko siebie. Bardzo często nakładają się te wyniki pomiarowe. W związku z tym, ten obszar jest to właśnie, dane tylko z tego obszaru są dla nas interesujące. Tam, gdzie mamy zróżnicowane pojedyncze komórki. I tu mamy mapę przedstawioną już lokalizacji konkretnych tych komórek z obszaru, z zakresu cyklu komórkowego. Tutaj widzimy histogram tej tkanki i widzimy, na czerwono zaznaczony jest obszar sub-G1, obszar komórek, których zawartość DNA jest poniżej fazy G1, czyli obszar komórek apoptotycznych. Jak widać, na histogramie nie jest to specjalnie duża liczba tych komórek i widzimy na mapie tkanki, że rozsiane są one stosunkowo luźno w całej objętości tkanki. W tej tabeli mamy pokazany procent komórek w wyznaczonym przez nas obszarze. W tym przypadku jest to obszar komórek apoptotycznych i widzimy, że to jest około 6% komórek apoptotycznych w całej populacji zbadanych komórek. Mamy też podaną ilość komórek mierzonych, ilość komórek, które są apoptotyczne oraz średnią zawartość DNA w komórkach. Tutaj są lasery, to jest laser argonowy niebieski. Następnie światło lasera idzie przez układ luster w głąb, wraca tędy, wychodzi tutaj na soczewkę skanującą, na lustro skanujące. To małe urządzenie. Ono odchyla wiązkę lasera na boki i trafia do układu mikroskopu. Światło z mikroskopu z kolei, fluorescencja z mikroskopu znowu przez układ tej soczewki trafia na detektory. I tutaj mamy detektor 530 plus minus 30 nanometrów dla światła zielonego i 570 dla światła czerwonego. W tej chwili widzimy, tak jak w układzie takim, jak się ustawia pomiar, widać szkiełko z preparatem. Widać, światło w tej chwili jest zielone z lampy rtęciowej, wzbudzające fluorescencję czerwoną barwnika, który wybarwia jądro. W tym przypadku to jest 7-aminoaktynomycyna D. U dołu widać detektor światła przechodzącego, rozproszonego. Tam to pudełko. W tej chwili zakończyło się pobieranie danych i widzimy, zaznaczone są obszary odpowiadające poszczególnym fazom cyklu komórkowego. Widzimy grupę komórek apoptotycznych, grupę komórek w fazie G1 cyklu komórkowego, w fazie syntezy DNA oraz tuż przed podziałem i w trakcie podziału. Widzimy też, że rozlokowanie tych komórek jest dosyć równomiernie, są one rozrzucone w całym obszarze badanej przez nas tkanki. Także widzimy, że jest dosyć duża ilość komórek dzielących się. Około 47% komórek stanowią komórki dzielące się w tym układzie. Natomiast tylko 6% stanowią komórki apoptotyczne. Widać, że jest to tkanka w trakcie intensywnej rozbudowy. Badania u nas prowadzone odbywają się głównie na liniach ludzkich w przypadkach onkologicznych. To nie można mówić o rozróżnieniu na onkologię ludzką zwierzęcą, ponieważ mechanizmy powstawania nowotworów oraz mechanizmy terapii nowotworowej są podobne, jeżeli nie identyczne w przypadku ludzi i zwierząt. Badania, które my prowadzimy, są to badania na modelu, na jakimś modelu wybranym. Tutaj główną przesłanką do wybrania tego modelu jest dostępność po prostu linii komórkowych, która jest taka, a nie inna. Większość linii komórkowych dostępnych w tej chwili w modelach nowotworowych są to linie ludzkie. Natomiast prowadzimy również badania nad mechanizmami inwolucji gruczołu mlekowego, które są prowadzone wyłącznie na modelu zwierzęcym. Mamy w tej chwili dwa modele, są to modele komórek gruczołu mlekowego myszy oraz komórki gruczołu mlekowego bydła. trzy linie komórkowe gruczołomlekowego bydła i jedna linia gruczołomlekowego myszy. Znowu mechanizmy apoptozy, mechanizmy indukcji apoptozy są różne, natomiast mechanizmy samego procesu apoptozy są bardzo podobne w przypadku, jak w przypadku komórek nowotworowych w liniach ludzkich.